To jakie powinien mieć cechy fajny nauczyciel? Na pewno powinien umieć trzymać dyscyplinę w klasie. Powinien również umieć nawiązać współpracę z uczniami. Powinien być wytrwały, spokojny, żeby nie krzyczał na uczniów, miły. Powinien być spokojny. Powinien on być osobą miłą, cierpliwą przede wszystkim. Powinien ciekawie opowiadać i interesować się tym, o czym, czego uczy. Nie krzyczeć na uczniów i się nie denerwować. Ja na pierwszym miejscu u nauczyciela stawiam właśnie dyscyplinę, że nauczyciel powinien umieć uspokoić uczniów, kiedy są niegrzeczni, ale też pozwolić na takie jakby luźniejsze traktowanie podczas lekcji, na których panuje luźniejsza atmosfera. Znaczy, no może czasami pokrzyczeć na uczniów, którzy się źle zachowują. Powinien być miły, nie powinien krzyczeć bez powodu i powinien być, no, dobry dla uczniów. Powinien trzymać dyscyplinę. Powinien pomagać uczniom, starać się, żeby się czegoś nauczyli. Wyluzowany, ale też potrafiący krzyknąć, kiedy musi. No, czasami też powinien trochę pokrzyczeć i przede wszystkim, no, być ciepłym, miłym. Który uczy z pasją, a nie dlatego, bo musi. Który lubi pracę z młodzieżą. Wymagający, cierpliwy, życzliwy, miły, sprawiedliwy, wesoły, miły i nie krzyczy za dużo. Co byś chciał zmienić w szkole, w nauczycielach? Może bym jednak wydłużył ostatnią przerwę pomiędzy 6. a 7. lekcją, bo 5 minut, kiedy my na przykład mamy WF, to jest dla nas trochę za mało czasu, żeby się przebrać. Chciałbym, żeby było więcej czasu na przerwy i uważam, że powinni być bardziej tacy rozluźnięci. W szkole chyba bym nic nie zmienił. Nie, jest dobrze. Zmieniłabym to, żeby postawili się też w naszej sytuacji. To, że kiedyś też były inne czasy i że teraz każdy inaczej dojrzewa i inne ma potrzeby. I nie każdego koniecznie musi interesować każdy przedmiot. Zmieniłabym na pewno podejście niektórych nauczycieli do uczniów. Powinni być bardziej wyrozumiali. A tak ogólnie jest spoko. Czy widziałabyś siebie kiedyś w zawodzie nauczyciela? Sądzę, że nie nadawałabym się na nauczycielkę. Dlaczego? Ponieważ jestem osobą niecierpliwą i nie potrafię pracować z kimś w grupie. Nie dałbym rady. Już teraz, jak widzę tych nauczycieli, którzy się z nami męczą i jakbym ja miał się męczyć tak samo, no to nie dla mnie. Bym chciała być nauczycielem plastyki, dlatego że lubię plastykę. Nie. Dlaczego? No bo nie chciałoby mi się do pracy zabierać do domu, a nie chciałoby mi się też krzyczeć na dzieci. Nie chciałabym być nauczycielem. No jakoś tak moja mama jest nauczycielem i pisze te wszystkie plany, zajęć. Wydaje mi się, że tak, bardzo lubię język polski i chciałabym uczyć kiedyś języka polskiego. No chyba chciałabym być, ale to trzeba mieć dużo cierpliwości i wytrzymałości, bo niełatwo zapanować nad tyloma uczniami. No bo trzeba zabierać pracę do domu. I trzeba uspokajać dzieci na korytarzu i na dworze. I myślę, że to jest bardzo męczące, a później gardło boli mocno. Nie, jestem niecierpliwą osobą. Nie, po prostu nie, wiem, że nie dałabym sobie rady jako nauczycielka. Nie, bo to jest bardzo trudny zawód i trzeba bardzo dużo się uczyć. Czego byś życzyła nauczycielom w dniu ich święta? Bym życzyła grzecznych uczniów. No, żeby z nami wytrzymali jeszcze trochę. Dużo zdrowia, tych długich lat nauki. Będę im życzyć, żeby w szkole uczyli jak najdłużej i żeby mieli dużo, żeby było im dobrze w naszej szkole i żeby uczyli jak najwięcej. No i czego jeszcze? Kaski, nie? No, zdrowia,
lepsze wypłaty, grzecznych uczniów. Żeby wytrzymywali jeszcze z nami kolejne 3 lata. Zdrowia, bo nauczyciele tracą naprawdę dużo zdrowia. Cierpliwości dla nas, wytrwałości w swoim zawodzie oraz ogólnie wszystkiego najlepszego, czego sobie życzą. Życzyłbym grzecznych uczniów, cierpliwości, dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. Wszystkiego najlepszego, żeby długo jeszcze mogli pracować i pomyślności. Bym chciała im życzyć dużo wszystkiego najlepszego, żeby dobrze uczyli uczniów. Żeby uczniowie byli grzeczni, żeby też uczniowie dużo złożyli im życzeń. Więcej chorobowych. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela. Dużo hajsu. Dużo zwolnień. Dużo zdrowia. Wszystkiego hajsu jeszcze raz. Cierpliwości. Tak. Żeby z nami wytrzymać. Nerwów.